Sprawdziły się prognozy meteorologów, sporo zdarzeń mieli strażacy? Tak, sprawdziły się w dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych i nocnych. Stanowisko kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze odnotowało zwiększoną liczbę zgłoszeń związanych z powalonymi drzewami i konarami na jezdniach. Strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Jaworze interweniowali łącznie 14 razy. Były to działania związane głównie z usuwaniem powalonych drzew i konarów z dróg. Do zdarzeń strażacy wyjeżdżali na bieżąco, ale rano również sporo zgłoszeń. Zdarzenia były i są usuwane na bieżąco. W dniu dzisiejszym odnotowaliśmy jeszcze 5 zdarzeń, z czego jedno było związane z uszkodzeniem dachu na budynku produkcyjnym przy ulicy Kuzienniczej. Jedno zdarzenie to było uszkodzenie samochodu przez spadającą gałąź na pojazd, natomiast pozostałe to tak jak w dniu wczorajszym powalone drzewa na drogach.